Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnych dialogach poetyckich. Dziś wyjątkowo o pół godziny później, bo zwykle to są spotkania tradycyjne już o 19, dziś trochę później, ale myślę, że warto było te pół godziny przesunąć, aby spotkać się z książką wyjątkową. To od razu trzeba głośno powiedzieć, z książką i przede wszystkim z poetą. Gościem dzisiejszym jest Pan Robert Ślotała, poeta. Dla wielu z Państwa pedagog, wychowawca, trochę tak pewnie krywający się z tym, że pisze wiersze i to pisze wiersze znakomite. Z tego ma też pewnie wiele innych pasji, to będzie też okazja, żeby o tym porozmawiać. A ta książka, która właściwie zjawiła się tu w podziemiach dosłownie parę minut temu, wygląda w ten sposób. No, sterylna, jak wiersze, cicha, jak autor. No i metaforyczna, to już za chwilę wszyscy o tym się przekonamy, w jaki sposób metaforyczna, w jaki sposób inna. Witamy Robercie, Robert Ślotała. Tytuł tomik pobędziemy z Państwem, mam nadzieję, trochę dłużej tu i być może potem, jeśli Państwo zdążą się namówić na taką małą herbatę z ciastkiem, to też jest dobra tradycja tego miejsca spotkań w ramach dialogów poetyckich. A zaczniemy może wierszem, bo to najłatwiej. Zatem Robert, siadaj, zabieram się do roboty. Ja też pierwszy raz widzę, bo mi pan ręką otworzył minut po raz pierwszy. Nie wiem, jak uda mi się zorientować w tym układzie. Tekst. To na pewno twoja książka. Tak, to już się zorientowałem, że oczywiście moje teksty są. Nie więcej. Ja po prostu, proszę Państwa, przeczytam parę. Żeby nie wyczytać na razie wszystkich. Tak, parkę. Liczymy bardzo na to, że Państwo jednak ze sobą się zaopatrzyć w te książki. No tak. Ja przeczytam może pierwszy tekst i ostatni. Tak? Pierwszy jest długi, drugi jest bardzo krótki. Na dachu wieżowca po drugiej stronie rzeki gnieździ się pustułka. Niekiedy spychana mroźnym wiatrem spływa nad stare miasto. Lży wysoko, jak ostrze ołówka ledwo dotykające kartki. Czeka na znak gołębia. Spada gwałtowną kreską, znika z oczu. Reszta nie ma już znaczenia, rozszarpanego znaczenia. I ostatni tekst, który jest źródłem tytułu całego tomiku. To jest tekst, jak ja to mówię, taki miłopęski, tak? Czyli inspirowany poezją Krystyny Miłopęskiej, takiej naszej poetki znakomitej, mieszkającej pod Poznaniem. Proszę uważać. Po będę, będę po. To już po. I to jest właśnie cały poeta, cały Robert Ślotała. Tekst pierwszy zwykle i tekst ostatni to są teksty, które właściwie załatwiają cały tomik. Mówię bardzo krótko i konkretnie, bo krytycy, może nie wszyscy, ale większość literacji, zwykle bierzesz właśnie ten tekst pierwszy, może drugi, potem ostatni, już wiedzą wszystko o książce. Ja myślę sobie, że tu w pozostałych tekstach jest również dużo ważnych informacji, ważnych metafor, bo ten tomik jest, jak ja się powtarzam, będę się powtarzał nieraz jeszcze dziś, jest tomikiem wyjątkowym. Choćby już z tego powodu, że jest to dopiero debiut Roberta,
tak sobie może mówimy, jesteśmy od wieku przyjaciółmi, ale żeby jakby osłabić ten rzeczowny debiut, to nie jest to debiut zbyt bardzo spóźniony. Zwykle, bardziej chyba w listopadzie, przypominam tutaj postać znakomitego, już nie żyjącego poety, pana Zbigniewa Lechowskiego. To jest taki pan poeta, który debiutował grubo po 60, już chorując na chorobę Parkinsona. I wyobraźcie sobie Państwo, że też swój pierwszy tom wydał tu, w tej Cycynie. Wtedy może jeszcze nie nazywała się wydawnictwa Floskarmeli, ale tu właśnie Karolici mieli taką oficynę. To była tak zwana czarno-biała seria. Objętości książeczek wtedy wydawanych, bo to były takie środkowe lata 80, były bardzo podobne. I pan Lechowski wydał ten tomik, bo on się z tego tomiku oczywiście cieszył jako debiutant. Po czym minęło trochę tygodni, może miesiąc, może dłużej. Była taka gazeta Przekrój, pewnie może jeszcze jest, i tam było takie słabe okienko przekroju z wierszy. Nagle jeden z tych utworów z tomiku Dawnego, bo wyobraźcie sobie Państwo, znalazł się w tym okienku i podpis, że tam młody, bardzo obiecujący poeta poznański pokazuje swój utwór. Lechowski, jak to przeczytał, bardzo się ubawił, mówił, że to jest młodość, to okej, nie? Potem jeszcze wydał kilka świetnych książek, które do dziś są może pewnymi egzemplarzami bibliofińskimi, bo ich już nie ma. I też Robert Niemarcie, dobry debiut, ale zawsze dobry debiut, aczkolwiek drugi poeta, równie ważny dla mnie, przynajmniej pan Andrzej Nowiński, powiedział w ten sposób, że pierwszy tom, czyli debiut, grubszy czy krótszy, może się komuś udać. Ważna jest trzecia książka, więc nie powinienem czekać na tę trzecią. Ale wracając do tomiku. Bo to są dialogi poetyckie, więc muszę w pierwszej części tak autora pomylić. Robert, jak doszło do spisania tej książki? To się spisało. No. Nie, to z moim udziałem. Mówiąc, piszę, kiedy mnie coś zainteresuje, kiedy coś zobaczę. Piszę, kiedy czuję, że mnie się gdzieś w środku i że wiem, że trzeba to utrwalić w jakiś sposób. I wtedy siadam, próbuję coś napisać, na ogół nie wychodzi. Potem to rzucam, czekam, potem siadam. I czasami jest tak, że w ciągu 15 minut napiszę. Czasami męczę się 3 godziny. Pisanie jest męczące. Tak, to nie jest łatwa rzecz. Im w gruncie rzeczy prostsze teksty chce się pisać, tym jest to bardziej męczące. Więc po prostu musi jakiś impuls się pojawić ze świata po prostu. Na ogół ze świata, tak? Bo ja raczej się kryję w cieniu świata. Raczej nie ja jestem bohaterem, podmiotem wiecznym tych tekstów. Raczej nie. Zdarzają się takie teksty, gdzie rzeczywiście ujawniam się, ale generalnie chciałbym osiągnąć taki poziom nieobecności w tych tekstach. Czyli stania trochę z boku? No tak. No może takiego chowania się w tle? Tak, myślę, że wolę się chować, ponieważ wydaje mi się, że współcześni poeci raczej eksponują siebie samych. Oni są najważniejsi i to, co w nich siedzi, jest najważniejsze. To jest taka egocentryczna bardzo poezja. No i ja akurat niekoniecznie tak chciałbym coś takiego czytać. Więc napisałem coś, co czyta się szybko i łatwo. Prosto. Co to znaczy, że metaforycznie jest to płytkie i nijakie, żebyśmy się zrozumieli, bo tak chyba nie jest. Dobrze, te teksty w jakim okresie powstawały? No to różnie. Są teksty, które powstały tak w latach 90. Trochę napisałem, potem rzuciłem to w diabły i jakiś czas temu zacząłem znowu pisać, jakieś 2 lata temu. Czyli mamy tutaj przewagę tekstów nowych, czy tych raczej starszych?
Oj, różnie. Podrasowane, może. Tak, one troszeczkę są poprawiane. Tak, to jest tak pół na pół. Dobrze, w tych tekstach, mimo że cię nie ma, to jednak jesteś, bo no. Jest tutaj wiele tekstów przejmujących, które gdzieś tam ocierają się o przyrodę. Tę przyrodę bardzo brutalnie oglądaną, też przeżywaną. Z jednej strony to jest jakaś jedna strona. Ten tekst, tak. Jak Państwo słyszeli, otwierający to jest, wbrew pozorom jest taki właśnie śrotałowy taki. Twardy, a konkretny, metaforyczny, no i trochę boli, to jakby na to nie patrzeć. No tak, są, to prawda, są takie teksty, bo tak jak potem spojrzałem na cały ten tomik z pewnej perspektywy, to zauważyłem, że to jest po części tomik o śmierci. To jest o śmierci zwierząt też. Są śmierci zwierząt. A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Tak? No, ale to nie piszę o tym z przyjemnością taką sadystyczną. Tak. To jest jeden obrazek, jeden wątek. Drugi wątek to są bardzo intymne wiersze rodzinne. Te są przejmujące, bardzo przejmujące. Są wreszcie takie utwory gdzieś tam podsumowujące pewne dokonania twoje życiowe, bo jak są takie utwory, gdzie już jakby próbujesz zakreślać pewne koła, prawda, które gdzieś tam już się zamykają, kurczą, prawda? Takie teksty też są. I wcale nie wygląda, że te teksty krótkie, bo są tutaj haiku, teksty, które są zerwane na haiku i teksty zaliczają się do tej grupy utworów, które też jakby tchną takim na pewno dynamizmem. No mi się podobają akurat te teksty haikowe. One wcale nie muszą, nie stanowią tu jakiegokolwiek uzupełniacza, takiej waty, która często się zdarza w tomikach. One są pełnoprawnymi tekstami, które dopisują to, co później próbujesz zawrzeć w pojęcie, że po będę, nie? Po będę to. Będę po, czy po będę, no to też jakby stanowi pewną klamrę, ale taka klamra, która nie jest dopięta do końca. Są tutaj też twoje te cnoty takie, nie chcę powiedzieć, że niespełnienia, bo one tu są też wyakcentowane. Chciałbyś o tym coś powiedzieć, czy nie? Bardzo osobiste. Zresztą wiersze są bardzo osobiste. Mimo, że stoisz, czy starasz się gdzieś w cieniu obok, to jednak piszesz je sobą. No tak, tylko nie wiem, czy to nie wiem, może są teksty, które wyrażają tę cnotę za harmonią i równowagą. Tak? Ja tego bardzo szukam, szczególnie właśnie w przyrodzie. To jest bardzo ważne, szczególnie w naszych czasach takich bardzo, bardzo rozedrganych emocjonalnie. Więc na pewno szukanie tego ładu harmonii, ja to widzę w tych tekstach. Jednocześnie szukam właśnie takiego ładu w tym godzeniu się ze śmiercią, ponieważ w tym świecie śmierć jest obecna, śmierć właśnie zwierząt, śmierć ludzi, poczynając od pająka, skończywszy na śmierci ludzi po prostu. Tak tam kaczka się pojawia, kilka razy wróble się pojawiają, świnie się pojawiają, rzeźni i krowa. To się też pojawiają ludzie. Ryby. Ludzie się pojawiają. Tak, tobie, to prawda. Ci najbliżsi. Nie wiem, czy to są przejmujące, ja wiem, że to może nie czas, nie miejsce, żeby też to czytać, ale jeśli Państwo sięgniecie do tych tekstów, to tak właśnie jest. Ale również zdarzają się tutaj inspiracje literackie. No, mało tego jest, ale to lista nie próbował się inspirować. Ale unikam tego. Ale po swojemu. No, to prawda. Nie, jest tego kilka inspiracji, bo rzeczywiście tam jest tekst poświęcony Józefowi Brodskiemu. To jest jakiś tekst napisany po jego śmierci.
I tutaj bardzo świadomie nawiązałem tak, do tekstu istniejącego. To jest taki, to jest nawiązanie do takiego wiersza Stana Hewlettena, który napisał wiersz po śmierci Williama Butlera Yeatsa. Tu jest to wpisane jakoś tam, ale to nie jest ważne, prawdę mówiąc. To jest pamięci Josipa Beckiego i wiersz brzmi następująco. Czas to zimno. Umarł, gdy wszystko spało nocą wokoło, a chłód niemy i gładki był lustrem. Przez okno wypchniętym ukresu jesieni. Niespełniony księżyc stał się już kamieniem, jak inne, niedbale rzucone pod śniegiem. Ostatnim światłem na ścianie ciemności. Druga taka inspiracja literacka, bo tych inspiracji jest niewiele, prawdę mówiąc, takich bezpośrednich, tak? To znaczy takich, które jakoś oznaczam, na przykład nazwiskiem. To jest taki wiersz inspirowany konkretnym wierszem, zresztą Williama Carlosa Williamsa, to jest taki wybitny poeta amerykański, tak, jeden z moich ulubionych. I on napisał taki wiersz Czerwona taczka. Ja sobie napisałem wiersz nie o taczce, ale o czymś innym. I to jest tekst, który mi się podoba. I jakbym mógł pisać coś takiego, to bym był zadowolony, ale wbrew pozorom to jest dość trudne. Tekst brzmi następująco. Padający deszcz na białym talerzyku. Nożyk, nienapoczęte jabłko. Chłodna zieleń, dotyk. Coś takiego. A jednak jest. Prymatycznie, jeśli można użyć tego słowa, to się ociera o takie dusze fejku. To tak jest osobiste. Tak, ale no, to są takie teksty. Drodzy Państwo, jesteśmy w miejscach, gdzie były krypty kiedyś. To jest podziemie kościoła. Czy też były kiedyś groby. Nie znaczy to wcale, że Robert tutaj nie ma tekstów religijnych, to jest jeden taki tekst. Próbowałem pisać, tak. I tu jest jeden tekst chyba trochę trudno wydrukowany taki, nie? To jest ta. Z prostą kartką. Te trzy teksty. Trzy teksty. Musimy się to znaleźć, bo już mam. Właśnie, tu też się takie tropy, delikatne tropy religijne też się pojawiają. To nie znaczy wcale, że te teksty są takie wyzbyte, czy bez tego. Tu między innymi taki tekst z jedną kartką pustą i z tytułem pustą. Gdybyśmy szli tutaj w wierszówkę, to byś sobie, że tak powiem, nie poszedł. No. Cieszę się, że zostało puste miejsce. Tak, miało zostać. To jest trzy teksty. To jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela. Tekst pod tytułem Piątek. W dzień bez chmur wystarczyły oczy. Choć nie widzieli głosu, choć nie czuli ognia, widzieli wszystko i zmiana była niemożliwa. Ich usta poczuły ciszę z gliny i krew, która spaśniała. Pod wieczór kamień nie miał kształtu obłoku. Obłok we wnętrzu kamienia był śladem. Piątek, teraz sobota. No i tu się nic nie dzieje. Jest pusto i cicho. I miejsce wcale nie zmarnowane w książce. Wcale nie. Właśnie dlatego, że jest pusto. Właśnie, że jest pusto. Niedziela. Cisza w całym domu. Dla nich jeszcze w nocy dzień wyłonił się w rzeczach. Piec, przygotowane drewno, zapas chłodnej wody i stół wyszorowany mokrym zwitkiem słomy. Teraz jeszcze kosnik za ucho, pod szorstkimi i bezbronnymi palcami gotowe płótno.
dotyk jej dłoni na ramieniu. Za chwilę puk i przećwit, jak ciasna rana. Robert jeszcze w tej części takiej opisywanej. W części artystycznej. No tak, to cały czas trwa, myślę, że jeszcze troszkę potrwa. Jest to twoja książka, twój zbiorek, twoje wiersze. Czy jest tu tekst, na pewno, bo być musi, który najbardziej jak jest taki twój, do którego nawet teraz nie chcę powiedzieć najbardziej ulubiony, bo to nie od twoich, ale jest kilka takich tekstów. Jeden jedyny. Gdybyś miał wybrać, to jest niełatwe, bo zdaję sobie z tego sprawę. Bo każdy wiesz, że to jest ważne. Książce, nie? To są wszystkie na pewno wybrane, przemyślane i tam poukładane, ale taki jeden zawsze jest, który... O, ciężko. Tak ma być, tak. Może coś znajdę. Mam taki jeden, ale on ma taki finał smutny, prawda mówiąc. A czy to jest ten, jeśli nawet finał jest smutny, trudno. Poeta jest smutny, być finał wesoły. Jeśli to jest tak, no to niech będzie. To dwa. Dobrze. Ciepła wrześniowa noc. Odchodzę daleko od domu. Nie słychać już poszczekiwań psów, późnego warkotu samochodów. Siadam pod wysoką topolą, wspierając się palcami chropowaty pień. Mgła rozlana na łące. Słyszę, jak od gałęzi odrywają się pojedyncze liście. Spadając, dotykają innych i cichną w wilgotnej trawie. Moja wyobraźnia jest ruchem bez obrazu. Siedzę w trawie i obserwuję pustą pajęczynę na suchej gałęzi, którą bezgłośnie spadają igły sosen. Błękitnieją i cichną krzyki sujek. Nie drzew lśnią odbitym światłem. Wieczór. Nie ma początku nocy, jest początek nieba. Gdyby byli tutaj krytycy, powiedzieliby, że to jest tak zwany debiut dojrzały, dopracowany i pełny. Tak jest, ale Robert, część tekstów, które miały się tu znaleźć, one część wypadło tekstów, część tekstów no, jakby tutaj nie współgrało z tą która tu jest. Takie pytanie jakby na przyszłość. Ta książka już jest. Czy gdzieś w marzeniach choćby planujesz wydanie kolejnej książki? Pewnie nie wiem, będzie co będzie. No ale no będzie to będzie, bo materiał już jakby jest. Materiał jest, tak. Prawdę mówiąc, materiał jest sporo. Na dwa tomiki. No teraz tak dajesz na dwa tomiki, to już jest, będzie ten trzeci najważniejszy, o którym mówiłem na początku. No właśnie, no, to będzie problem. Będzie ten najważniejszy trzeci. I teraz, drodzy Państwo, bo są tutaj osoby, które się znają prywatnie. No podejrzewam, że większość prawie wszyscy. Państwo wiedzieli, że Robert Eś pisze wiersze? Nie. To jest takie pytanie do Państwa teraz. Oczywiście. Odkręcamy to pewne osoby. Oczywiście pewne osoby wiedziały. Koleżanka wie od dawna. Dawna, że pisze wiersze. Tak. Czy koleżanka wie, że on pisze takie wiersze? Wiem, że pisze bardzo dobre wiersze. Proszę. No między innymi takie, które są w tym pobędu. Ale jest tu też grono czytelników młodszych, może takiej z drugiej strony, powiedzmy sobie, katedry słów wielkich używając. Czy ta młodzież wiedziała, że pan profesor jest też poetą? To brzmi dumnie, nawet teraz. Czy tak sobie? Dobrze się krył pan profesor, nie się powiedział. Dobrze się krył pan profesor, co powiedział, no, też z miłości. Wyczuwam się w nim pewną tajemnicę. Jakbym ja
wyżyła. I o niego nie podejrzewałem, no mój Boże. Ale to fajnie wyszło. Bo to nie jest debiut taki zupełny debiut poetycki, bo tak nie jest. Jest to debiut książkowy, żebyśmy jakby byli tak świadomi. Robert debiutował też długo, długo wcześniej wierszami. Tak, w dwóch antologiach się znalazłem i w takim tomie Dróg Krzyżowych. Dróg Krzyżowych, także jest już jakby tu znanym i rozpoznawanym autorem. Natomiast jest to pierwsza autorska książka, to wtedy się inaczej takiego autora rozlicza i dopiero się traktuje. Więc skoro młodzież nie wiedziała, starsze osoby niektóre i owszem były świadome tego, no to jest też jakaś taka dla Państwa miła niespodzianka, że oto Robert ma książkę i oto Robert jest poetą po prostu. Mógłbym banalnie powiedzieć, że poeta się bywa. No tak, poeta się czasami w czasie wolnym, w pewne dni, wieczorami, no. A tak na co dzień to się z tego nie można. To się tylko patrzy, tak? Harbert, no dobrze, takie pytanie bardzo brutalne. Co profesor Radek? No tak. Czy te wiersze coś w tobie zmieniły, czy zmieniają? Takie brzydkie pytanie, wiem. Znaczy, z jednej strony jest, powiedzmy, ten świat. Ja muszę z tego świata wyciągnąć pewne elementy. Muszę je uporządkować, muszę je przemyśleć, muszę znaleźć język, słowa do tego pisania i to mnie porządkuje w środku, tak? To zmusza mnie do myślenia i to jest bardzo dobre ćwiczenie, tak? Żeby nauczyć się myśleć, być skupionym, uważnym, takim skondensowanym wewnętrznie, to na pewno, na pewno. A czy po skończeniu tego procesu składania wiersza czujesz się jakby lepszy, inny? Ojej. Zawsze potem jestem przekonany, że już następnego tekstu nie napiszę. No właśnie, jak napiszę, to już potem myślę, to jest mój ostatni. Pustkę czuję w głowie i jestem przekonany, że niestety. Ale jak napiszę, to będzie beznadziejny ten tekst na pewno. A tytuł tomiku jest, no, taki bardzo optymistyczny. Pobędę, no jest niczym na to, że To takie życiowe jest pobędę. Tak. I teraz, drodzy Państwo, jest ten moment części drugiej. Ja to już swoje tak załatwiłem, nie odpytałem teraz. Autor będzie musiał, czy zmuszony będzie przeze mnie odpowiedzieć na Państwa pytania. I to jest już taka... Państwo oczywiście tych wierszy czy tekstów nie znają. My staramy się wierszy wszystkich nie wyczytać, bo liczymy na to, że jednak będzie taka okazja bardzo intymnego zaczytania tych tekstów, ale... No. Przepraszam Państwa za zdjęcie, tak, na ostatniej stronie. Ale to zdjęcie nie ogląda na ostatniej stronie. Chociaż, nie oszukujmy się, mam gorsze zdjęcie, tak? W dowodzie osobistym wyglądam jak tak pensjonariusz Wronek po 20 latach. Ale broniąc tego zdjęcia, wcale nie jest tak źle, bo zdjęcie jest w tonacji właśnie ciemnej. Sobie, no tak. I cały tomik jakby się trzyma tu w tej jednej trzeciej właśnie. Tak, zdjęcie jest bardzo ładne. Ja dostałem propozycję, wybrałem akurat to zdjęcie na okładkę. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł. I to jest bardzo dobre zdjęcie, bo pomyślcie Państwo sobie, co mogą myśleć autorzy, którzy nie mają zdjęć w ogóle w książkach i trzeba ich sobie tam wyimaginować. Robert jest, zdjęcie jest dobre, tomik jest świetny. I teraz zaczynamy tę część bardzo publiczną, odpytywania dialogowego poety. Jedno mnie pociesza, że kolega moja prosiłem, żeby mnie dzisiaj nie pytał. Ja przepraszam, ale nie będę pytać. Ale będę robił zdjęcie. Dużo lepsze od tego. Na kolejny tomik będzie zdjęcie. O, proszę, to jest jakiś pomysł. Robert, ten niżej ten mikrofon trzymaj, bo zdjęcie będzie tak sobie. Proszę. No właśnie. Proszę bardzo. Ja prawie obiecywałam, dlatego chętnie zapytam. Proszę. Jeśli tylko przeczytam ten tom, to nie odpuszczę. Dobrze.
Ja myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie autorskie z Robertem w cyklu spotkań, którego czekają. To jest jakby przyjemny obowiązek każdego autora, że to jest taki cykl potem spotkań tu i tam i autor musi być do dyspozycji. Teraz turnieje będzie. Turnieje artystyczne. Zatem proszę o pytanie w ciemno. Po Jeżycach nam zaczniemy. Dobrze, proszę bardzo. Ja bym zapytała, co poetę wstrzymywało przez lata, przed parciem do tego sukcesu? No, brak parcia. Nie, po prostu ja do końca nie przejmuję się tak napisałem. Ja po prostu jak napiszę, to napiszę, jak nie napiszę, to nie napiszę. Tyle. Nie. Jakbym miał 20 lat, to bym bardzo, bardzo był nakręcony. Dobrze. Dobrze. A bardzo by mi zależało, teraz po prostu jest fajnie. Ale z dużym przejęciem mówiłeś o tym, jak z grubsza określałeś te wiersze, czyli traktujesz je jako katarsis? Nie. Może te teksty o śmierci, o tym oswajaniu się ze śmiercią, no bo ja tak wychowywałem się wśród przyrody, zwierząt i no, od dzieciństwa byłem, że tak powiem, oswojony ze śmiercią zwierząt, ale chyba nie do końca. I tak rzeczywiście po latach próbowałem wreszcie oswoić to, co mi zostało w pamięci. Bo są też taki jest nurt takich tekstów z dzieciństwa, takie wspomnienia z dzieciństwa i to są teksty w dużej mierze o śmierci właśnie zwierząt. To oswajałem. Tak, jeśli jakieś oczyszczenie, to może tego typu. Z tych obrazów, które mnie jakoś tam męczyły jednak. Może tak. To ja może, jeśli słyszałem proszę kilka tych wierszy. Wiersz ostatni, ten, który jest ostatni, tak? Absolutnie nie powalił. Proszę mi wierzyć, jestem nim zachwycony. A to dlaczego? U mnie jest prosta przyczyna. Kocham się w matematyce. A ty matematycy dziwnie na mnie troszeczkę. Sami ale są najlepiej interpretują literaturę. Ale właśnie o co mi chodzi? Tak jest. No jeśli rozwiązują moim problem, tak samo jak poeta, no to dążą do jakiegoś efektu. Do końcówki, do wzoru algorytmu. Ale są dwie zasady. Musi być skonstruowany jak najprościej. I jeszcze jedna jest. To rozwiązanie musi być piękne. I to masz w tym ostatnim wierszu. Wspaniale! Tak jak mówiłem, ja angażuję tak rozum, logikę, porządek. Tak? Ja dbam o to, żeby kompozycja tych tekstów była jakiś właśnie pomysł. Tutaj nie puszczam tak wyobraźni na żywioł, to na pewno nie. To jest praca nad językiem, praca nad porządkowaniem, nad kolejnością słów. Ja czasami kilka godzin myślę, jaka ma być kolejność słów. I zmieniam, wracam do wersji wcześniejszej itd., itd. Ja prepozoram właśnie, mam trochę taki umysł też troszkę ścisły. No, ciągle powtarzam, jestem po matwizie. Może dlatego. Ale oprócz tego jesteś filologiem polskim. No tak, jestem. Filolodzy polscy, drodzy Państwo, w historii literatury polskiej, a chyba ci, którzy się zajmują w ogóle literaturą szerzej, ci, którzy kończyli języki, wiedzą dużo o tym swoim języku ojczystym, bywają raczej takimi sobie poetami, prozaikami i w ogóle literatami. Oni mają w głowach wszystkie te archetypy, jakby tak się ich tam zmusza podczas tych studiów, żeby te klocki były wszystkie chrześcijanami i oni już potem nie potrafią się z tego wyzbyć. Oni szukają już potem, jak szukają czegoś nowego, to wiedzą, że to już było. No wszystko już było. W samej literaturze każde słowo jest jakoś tam znane. No, tak, tylko kwestia ustawienia tej kolejności, prawda? Czy ona... Ja też powiedzmy mam taką nie? świadomość. To jest męczące. To jest męczące. Dla wielu, którzy nie kończyli Filpol, trzaska sobie coś, on nie wie, że on kogoś tam powiela czy powtarza, a tu już po świadomości zaprasił policzy takie światełeczko. Andrzeju, a co mają na to powiedzieć muzycy? A. No te nuty są rozpisane. No też te kropki można pięciu linii stawić sobie dowolnie. Tylko kwestia tego nie, co tam, no tego czegoś. Ale z drugiej strony rzeczywiście nie ma u mnie żadnej interpunkcji.
nie ma wielkich liter. Mamy ze wtedy tej kreski Bach, nie? Trzy przecinki już sobie płynie w dół, nie? Nie wiem, to za trzy się dostaje mniej stopień, za trzy przecinki, czy jak to? Nie, to są lepsze specjaliści. Aha, dobrze, przepraszam. Egzaminatorzy. Aha, przepraszam. Bo orty to już w ogóle jest kaplica wtedy. No. Ale to tobie nie przeszkadza ta wiedza, bo wiedza nabyta, wyuczona, wystudiowana, o to tak. Męczy mnie to prawda. To znaczy, każdy jakoś tam się czymś inspiruje, to jest jasne, tak? Ja też mam takie źródła inspiracji. Wspomniałem tutaj o tych właśnie Amerykaninie. Ja z Steve'em Bradley się nie inspiruję w każdym razie. Natomiast ten Williams, owszem, jak najbardziej. W ogóle amerykańska poezja, no i ta chińsko-japońska przede wszystkim. A z naszego ogródka? Ja z naszego ogródka bardzo lubię Miłosza, ale muszę się bardzo pilnować, żeby nie jechać Miłoszem, że tak potocznie. To jest problem, tak? To jest świetny poeta, bo tak też skupiony właśnie, bardzo lubię te teksty, które są skupione na świecie, takie teksty właśnie zmysłowe, sensualne, one mi się bardzo podobają. Ale on pisze bardzo długie teksty, on ma dużo do powiedzenia, tak? Ja bym chciał pisać coraz krótsze teksty. Może mi się uda. Dziś też jest rocznica przyznania Szymborskiej Nagrody Nobla. A tak. No właśnie, 20. rocznica. To prawda. Co ty mieć jakieś prorocy? Nie. Ja Szymborską bardzo podziwiam. To jest wielka poetka, genialna poetka. Natomiast no, pisanie pod Szymborską to jest samobójstwo. Znaczy, to jest taki ścisły bardzo. Tak, ale bo Szymborska używała tak właśnie też rozumu i logiki w pisaniu. To prawda. Ona to było też chyba dla niej zadanie. Tak. Językowe też. To widać. Tak, widać tę precyzję, tę logikę. Niezwykłą czasami paradoksalną, ale logikę. Prawda? Proszę, no pytajcie. Męczcie pana profesora. Zresztą ja ci dajmy oczy, niech tam sobie odbijcie. Jako jedna z absolwentek tej szkoły, wielu absolwentów się pojawiło, albo też być może aktualnych uczniów. Czy praca dydaktyczna jest inspirująca do poety? Nie. Po pierwsze piszę o przyrodzie, po drugie piszę o zwierzętach, po trzecie piszę o śmierci. Nic nie ma wspólnego ze szkołą. Nie, serio. Nie. Może kiedyś coś napiszę, tak? Jakieś portrety ludzkie. Tak? Bo tu w tym tomiku też jest trochę ludzkich portretów, tak? Jest jakaś staruszka właśnie. Jest taki tekst, który napisałem całkiem niedawno na moim osiedlu pod chatą polską. I to jest tekst... Reklama firmy Czałowarów. To jest lokowanie produktów, to prawda. Potem trafię na tablicę, tych klientów nie obsługujemy. Dobrze. To tak to jest ten. Latem w sobotę pod osiedlowym marketem blada dziewczynka śpi pomiędzy kolanami nieogolonego mężczyzny. Rudawe włosy i fioletowa wstążka. Cała sobą pod powiekami. To jest cały tekst. Proszę zauważyć, że nie podałem nazwy marketu. Ale przedtem nazwa... No, sklejmy i będzie reklama. Dobrze, proszę o następne pytanie, drodzy Państwo. A czy te wiersze przez ich wydanie zyskały jakiegoś adresata? Bo Pan mówił o tym, że pan opisuje świat, który Pan nie widzi,
ale czy przez to, że teraz jest dostępne dla takiego odbiorcy, czy zostało dla Pana jakieś... Czy widzi Pan jakiegoś adresata teraz tej swojej wojny? Zawsze. No, każdy może być adresatem. Ja, tak a za... czy te wiersze się pisały do Ciebie? Bo Ty sam do siebie te wiersze napisałeś tak naprawdę, no, nie? Tak, no, to, no tak się zaczyna, to prawda. Zawsze jest się swoim pierwszym adresatem. Ja myślę, jeśli Państwu się spodobają, to dobrze. To będę zadowolony. Jeśli chodzi o te wiersze, to ja nie projektowałem adresata. Po prostu nawet przez długi czas nie myślałem o wydaniu tego. To wydanie tego tomiku to jest kwestia ostatnich miesięcy po prostu. Jakoś tak nagle się złożyło, że... Taki wariant jest lepszy, bo nie wzbudza zazdrości u innych. Dokładnie tak. Znaczy ja bym naprawdę chciał osiągnąć taki poziom kompletnego obiektywizmu, tak? Tak, obiektywistyczna poezja, to by było piękne. Nie wiem, czy mi się uda, ale będę się starał. Tak, chciałbym być obiektywistą. Trudno. Tak, bardzo trudno. Trudno. Nie znaczy, że nie wykonamy. Ten tekścik tak o tym talerzyku jabłku to jest tekst obiektywistyczny. No to przeczytaj go. Tak? A już go czytałem. No też raz przecież, żeby się sobie tego zapamiętali. Ja Williamsa bardzo lubię, bo on na przykład pisze wiersz o kotach. Pisze wiersz o tym, jak kot próbuje wejść na szafkę w kuchni. A potem zlatuje do takiego pudła. I tylko tyle. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze raz. Padający deszcz na białym talerzyku. Nożyk, nienapoczęte jabłko, chłodna zieleń, dotyk. I koniec. Drodzy Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Zaryzykowałby Pan poddać interpretacji maturzystów swojego? O nie. Nie, to by było, nie wiem. Są tak mało zdolni? Tak mało wrażliwi? Nie wiem, jakby to powiedzieć. No właśnie. Głupio by było. Prosto. Nie myślałem o tym, nie. Własnego tekstu, takiego poważnego tekstu, to nie. Jakiś taki pastiszowy tekst, owszem, ale takiego na poważnie to nie. Natomiast nawet nie chodzi o to, żeby byli świadomi autorstwa, tylko żeby zobaczyć, co czytelnik jest w stanie wyczytać z tego tekstu. No nie, to jest interesujące rzeczywiście, bo każdy widzi coś innego w tych tekstach, to prawda, one są proste, ale mimo wszystko tak różne odczytania są tutaj. Zauważyłem, że parę osób i każdy coś tam innego widzi rzeczywiście. Ja też nie mogę za bardzo się zastanawiać, tak, co w tych tekstach jest, bo to się wtedy zamienia w polonistę i... Głupio siedzieli nad własnym tekstem, tak? To jakby się robiło jakąś sekcję własnej ręki. Trochę bolesne to może być. Więc lepiej niech zostanie jakieś. No właśnie, lepiej mieć dwie ręce niż jedną. Proszę, jeszcze może ktoś z Państwa. Ja bym zapytała, czy Pan profesor ma w ogóle jakieś pytanie, które powinno być zadane, a nie zostało. Kiedy to się skończy? Nie, ja nie projektowałem sobie pytań w żaden sposób. Ja skupiałem się na tym, czy będę potrafił odpowiedzieć. Natomiast pytań nie wiem. Nie wiem.
Jeśli można by mi zadać pytanie.